Proszę Państwa, zgodnie z tym, co tutaj organizatorzy zapowiadali, tematem mojego wystąpienia jest Zanim nastanie pokój. To się kojarzy z wojną, która się toczy na Ukrainie, bo każda wojna toczy się o pokój. Ja nigdy nie słyszałem o wojnie, która by się toczyła o wojnę. Każda wojna kończy się pokojem i ten pokój kiedyś nastanie. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie, chociaż już pewne przesłanki, jaki może być, się pojawiły. Ale zanim przejdę do tego wątku wojny na Ukrainie, to chciałbym zwrócić uwagę Państwa jeszcze na dwie operacje, których Polska jest albo obiektem, albo bardzo, że tak powiem, głównym przedmiotem. Pierwsza operacja to jest, w której Polska uczestniczy jako przedmiot tej operacji, to jest rewolucja komunistyczna. Wydawałoby się, że komunizm upadł 30 lat temu, ale jak przenikliwie zauważył profesor Wolniewicz, komunizm wcale nie upadł. Komunizm mutuje. I ta mutacja się zaczęła, ta operacja mutowania komunizmu, czyli przepoczwarzania się komunizmu, rozpoczęła się dosyć wcześnie, bo już w drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku. I takim początkiem tej mutacji był rok 1968. Kiedy to wybuchła rewolta młodzieżowa na Zachodzie. Ale tę rewoltę poprzedzały różne przygotowania w samym ruchu komunistycznym, polegające na odchodzeniu od bolszewickiej strategii rewolucyjnej. Bolszewicka, bo my znamy bolszewicką strategię, myśmy ją poznali. Bolszewicka strategia rewolucyjna składała się z trzech elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. Nie można powiedzieć, żeby nie przyniosła rezultatów, przyniosła przerażające, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna, a w dodatku te przerażające rezultaty bardzo wielu ludzi na świecie od rewolucji komunistycznej, od komunizmu odstręczyły. W związku z tym promotorzy komunizmu postanowili odstąpić od strategii bolszewickiej i nawiązać do strategii i dalej kontynuować rewolucję komunistyczną tylko według strategii, którą jeszcze w latach 20. XX wieku zaproponował taki włoski komunista Antoni Gramsci. Gramsci doszedł do wniosku, rozmyślając nad tą strategią nową, doszedł do wniosku, że Marks się pomylił. Że podstawowa teza marksistowska, jakoby byt określał świadomość, która się potem w polityce przekładała na bolszewicką strategię właśnie zdobywania i utrzymania władzy, że ta teza na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle fałszywa. Bo Gramsci postawił sobie pytanie, co właściwie jest głównym czynnikiem alienującym człowieka, to znaczy utrzymującym go w stanie niewoli. I doszedł do wniosku, że wcale nie niewłaściwe stosunki własnościowe, tylko kultura burżuazyjna, którą on pojmował bardzo szeroko, nie tylko jako twórczość, ale również jako prawo, instytucje, religię i tak dalej. I to doszedł do wniosku, że to ona jest głównym czynnikiem alienującym. Dlaczego? Dlatego, że ona dostarcza człowiekowi kategorii, przy mocy których człowiek myśli, ocenia, porównuje, wybiera, jednym słowem, funkcjonuje intelektualnie. I jeżeli się chce przeciwko tej kulturze zastanej zbuntować, a na tym właśnie rewolucja polega, to on się buntuje przy pomocy tych kategorii, których ta kultura mu dostarcza, bo innych po prostu nie ma. W związku z tym jego bunt jest nieskuteczny, daremny, groteskowy. I Gramsci w takim razie postanowił, że skoro tak, to musimy
do kultury burżuazyjnej wprowadzić ducha rozłamu, że głównym polem bitwy rewolucyjnej nie powinny być wcale stosunki własnościowe, tylko właśnie sfera ludzkiej świadomości, sfera kultury, do której trzeba wprowadzić, jak to on nazywał, ducha rozłamu. To znaczy co zrobić? To znaczy tym kategoriom kulturowym, tradycyjnym nadać sens zupełnie odmienny. No i podam przykład takiego. W tym celu trzeba, jak mówił Gramsci, uzyskać panowanie nad językiem mówionym, żeby ludzi duraczyć, bo w tej strategii na pierwszy plan wysuwa się duraczenie. I na przykładzie wyjaśnię, na czym to polega. Otóż zetknęliście się Państwo z takim określeniem kochający inaczej. O, to czasami wzbudza wesołość, dlatego że dotyczy takiej frywolnej sfery funkcjonowania człowieka, ale zostawmy te frywolności na boku i zwróćmy uwagę na ładunku informacyjnym, który to określenie niesie. Co z niego wynika? Że jedni kochają tak, drudzy inaczej, ale każdy sposób jest jednakowo normalny. To znaczy, że normą jest cokolwiek. Normą jest wszystko. A jeśli normą jest wszystko, to samo pojęcie normy traci sens. Dlatego, że my w ramach kultury burżuazyjnej, nazwijmy to, za Arystotelesem uważamy, stosujemy logikę dwuwartościową, że jest prawda i jest fałsz, że są że jest norma i są dewiacje. Tymczasem duch rozłamu podsuwa nam myśl, że wszystko jest prawdą, że wszystko jest normą. Krótko mówiąc, jest to doktryna rewolucyjna, wywracająca do góry nogami dotychczasowy sposób myślenia ludzi. I jak powiedziałem, na pierwszy ogień Gramsci wskazywał potrzebę uzyskania panowania nad językiem mówionym. I to właściwie już się stało. To się właściwie stało. Najlepszą ilustracją tego to jest z jednej strony to, że wprowadzane są określenia metodami administracyjnymi, których potem trzeba używać w życiu publicznym, to się przekłada potem na prywatne. I nawet w środowiskach, które bardzo trudno jest posądzić o sympatię dla rewolucji komunistycznej, te środowiska sobie ten język przyswoiły i go używają. Na przykład jest takie sformułowanie LGBT. W języku polskim ono nic nie znaczy. W języku polskim na określenie tego, o co tu chodzi, to są określenia zboczeńcy, rozpustnicy i tak dalej, wariaci nawet. Ale wszystkie te tradycyjne określenia mają charakter wartościujący. One nas pouczają o czymś. Natomiast LGBT nie ma charakteru wartościującego. Ono właśnie się mieści znakomicie w tej nowej, w tej nowomowie. Wszystko jest prawdą, wszystko jest normą, nic nie jest lepsze, nic nie jest gorsze. Krótko mówiąc, to jest, i to nawet duchowieństwo używa tego określenia LGBT, żeby nie podpaść tutaj postępactwu. No widzimy, że na naszych oczach ta rewolucja postępuje. Proszę Państwa, to oczywiście wymaga jeszcze jednego takiego posunięcia, jednej operacji, mianowicie posłużenia się proletariatem zastępczym. Bo w tych czasach w XIX wieku, w XX wieku rewolucjoniści muszą mieć proletariat, bo kogo by wyzwalali? Muszą mieć proletariat, bo inaczej to w ogóle bez sensu, cały pogrzeb na nic. Otóż najpierw rolę tego proletariatu tradycyjnego, który trzeba było wyzwolić, pełnili pracownicy najemni. Ale to był proletariusz taki i sojusznik rewolucjonistów taki nieszczery. Bo o czym marzył tradycyjny proletariusz? Żeby jak najszybciej przestać być proletariuszem.
żeby się wzbogacić. I jak mu się to udało, to stawał się drobnomieszczaninem i największym wrogiem rewolucji komunistycznej. Nie bezpodstawnie podejrzewając, że rewolucjoniści będą mu chcieli zabrać to, czego się dorobił. No i rewolucjoniści szóstym zmysłem to wyczuwali i nawet plutokratom by wiele darowali, ale drobnomieszczaninowi, czyli wzbogaconemu proletariuszowi, nic by nie darowali. Największą nienawiścią go obdzielali. No i w dodatku ten proletariusz tradycyjny, on był takim właśnie lojalnym sojusznikiem rewolucji, a w dodatku na skutek rozwoju systemu kapitalistycznego tradycyjni proletariusze stracili do rewolucji komunistycznej smak i skierowali swoją energię na budowanie sobie takich nisz ekologicznych w systemie kapitalistycznym. Woleli się tam wykłócać w związkach zawodowych o stawki godzinowe, niż tam barykady wznosić. No ale rewolucjoniści bez proletariatu istnieć nie mogą. W związku z tym musieli się rozejrzeć za tradycyjnym, za takim nowym proletariatem zastępczym, bo ten tradycyjny utracili. I ich argusowe oko padło na kobiety. Kobieta się świetnie nadaje na proletariusza zastępczego. Dlatego, że w odróżnieniu od tego proletariusza tradycyjnego, to wszystko jedno, czy ona jest biedna, czy bogata, kobietą być nie przestanie. No zdarzają się wyjątki, ale to są wyjątki, które potwierdzają regułę. Wystarczy zatem tylko wmówić jej, że jest oprymowana przez męskie, szowinistyczne świnie i z tej opresji wybawią ją rewolucjoniści. I bardzo wiele kobiet w to uwierzyło. Najlepszym tego dowodem, jak wiele kobiet w to uwierzyło, jest ruch feministyczny. To właśnie na tym polega. To jest najtwardsze jądro feminizmu. Drugim takim, można powiedzieć, środowiskiem, które spełnia rolę proletariatu zastępczego, to są wszelkiego rodzaju zboczeńcy, wszelkiego rodzaju dewianci, których no, odkrywamy coraz to więcej, prawda, tam 77 płci, jak dotychczas zdefiniowano, a to jeszcze nie jest ostatnie słowo przecież. Proszę Państwa, mamy zatem do czynienia z proletariatem zastępczym, mamy zatem do czynienia z rewolucją komunistyczną, która się przewala przez Amerykę Północną i Europę, tyle tylko, że ona się przewala zgodnie z inną strategią, według innej strategii niż ta, której myśmy doświadczyli na własnej skórze, mianowicie strategii bolszewickiej. Strategia się zmieniła, ale cel rewolucji się nie zmienił. Pierwszym celem rewolucji jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że człowiek sowiecki wyrzekł się wolnej woli. A więc tego, co na przykład religia chrześcijańska uważa za istotę człowieczeństwa. W związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie codziennie trzeba na własną odpowiedzialność dokonywać wyborów, a on właśnie tej umiejętności się wyrzekł. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekom sowieckim sztucznego środowiska, w którym oni mogliby żyć. Tym sztucznym środowiskiem jest państwo totalitarne. Państwo totalitarne. Ono się charakteryzuje rozmaitymi właściwościami. Ja chciałbym zwrócić uwagę Państwa na jedną z tych właściwości. Mianowicie państwo totalitarne nie toleruje żadnej władzy poza własną. To jest jedna z ważnych cech państwa totalitarnego. Na przykład władzy rodzicielskiej. Państwo totalitarne nie toleruje żadnej władzy poza własną, a władza rodzicielska nie wynika, nie pochodzi od państwa. Ona jest pierwotna względem państwa, w związku z tym nic dziwnego, że państwo totalitarne jej nie toleruje. I na naszych oczach
właściwie została ona zlikwidowana. Został z niej tylko obowiązek alimentacyjny, ale nic poza tym. Bo jeżeli w stosunkach między rodzicami i dziećmi wprowadza się urzędnika państwowego, który... O, coś się stało, biedny zemdlał pan. No, ładny interes. I tak oto występ pana redaktora z tytułu Zanim nastanie pokój przekształcił się w występ pod tytułem Zanim nadjedzie pogotowie. I pogotowie już szczęśliwie nadjechało i odjechało. I mam nadzieję, że kontynuujemy w takim razie. Poczekajmy, aż wszyscy państwo usiądą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzegało, żeby z powodu upału nie zbliżać się do okien. No i potwierdziło się trafność ostrzeżenia. Proszę państwa, mówiłem o władzy rodzicielskiej, która właściwie na naszych oczach została zlikwidowana, że został z niej tylko szczątek w postaci obowiązku alimentacyjnego. Natomiast sama władza została zlikwidowana, ale nie tylko ta. Obserwujemy próby likwidacji władzy religijnej, bo to też jest władza i pierwotna względem państwa. Pod różnymi pretekstami się to odbywa. I wreszcie jeszcze jednej władzy, na którą rewolucja komunistyczna od samego początku zagięła parol, mianowicie władzy właścicielskiej nad własnością. Tutaj, żeby nas nie płoszyć, to specjalnie tego się nie nagłaśnia, ale proszę państwa, nam się wydawało, że komunizm to był u nas, rzeczywiście dostaliśmy taką szczepionkę, ale a na Zachodzie to nie było. Otóż nieprawda. Przekonałem się o tym na własnej skórze, kiedy w latach 80. pojechałem na winobranie do Francji. No i tam zaangażowałem się na to winobranie. Właściciel winnicy zawiózł nas na pole. Udzielił nam takiej instrukcji, a piękny urodzaj był, żeby ścinać tylko takie najdorodniejsze te grona, a resztę obcinać i niszczyć w tych przerwach między rzędami, żeby było widać, że są zniszczone. No i zastosowaliśmy się do tej instrukcji. Do południa żeśmy z połowę zbioru zniszczyli w ten sposób. Ja mówię do niego, no co pan robi? Przecież mówię, zniszczyliśmy panu prawie połowę zbiorów, a pan nam za to jeszcze płaci. A on taki rozgoryczony mówi, no tak. Bo mówi, ja mam tutaj wyznaczony przez gminę limit maksymalnej wydajności z hektara 50 hektolitrów wina. No i mówi, gdybym przekroczył ten limit, a jakbyście zebrali wszystko, to bym przekroczył i to grubo. I gdyby się to wydało, to by mi przysolili taką karę, że musiałbym te winnice sprzedać. Ja mówię, a skąd gmina wie, że 50 hektolitrów? Mówi, nie wie. Dostali taką instrukcję z Departamentu Saony i Loary. A Departament Saony i Loary z Ministerstwa Rolnictwa w Paryżu, a Ministerstwo Rolnictwa z Brukseli, bo już wtedy produkcja wina w Unii Europejskiej była kwotowana. Ja sobie uświadomiłem, w czym ja uczestniczyłem. Otóż, jak może państwo pamiętacie, w czasach stalinowskich był taki jeden z trójki wszechmogących Żydów, których Stalin przysłał tutaj do nas, żeby nas stresowali do komunizmu. To był Hilary Minc. Hilary Minc był dyktatorem gospodarczym Polski. No i miał pewien ideał życia gospodarczego w postaci planu doprowadzonego do każdego stanowiska pracy. W Polsce nigdy się tak naprawdę nie udało tego ideału spełnić, osiągnąć, a ja uczestniczyłem w jego realizacji we Francji.
To był, produkcja była kwetowana i plan był doprowadzony do każdego stanowiska pracy, do stanowiska parobka, gdzie pan Stanisław Michalkiewicz jako parobek tam go wykonywał. Więc widzimy, że likwidacja własności prywatnej nie zniknęła wcale z celownika rewolucji komunistycznej. No i mamy z tym problem. Tyle tylko, że narzędzia terroru są stworzone, natomiast nie są jeszcze używane na skalę masową. Ale ten czas nadejdzie, jak etap pobłażania się skończy, już się kończy, nadchodzi etap surowości. Proszę Państwa, w 1968 roku rewolta młodzieżowa pod jakim hasłem się odbywała? Zabrania się zabraniać. Zabrania się zabraniać. A teraz co widzimy? Lista zachowań, nawet wypowiedzi zabronionych, coraz bardziej się wydłuża, więc to jest sygnał, że wchodzimy w etap surowości. To jest strategia, można powiedzieć, sprawiająca wrażenie łagodniejszej niż ta bolszewicka. Ale ona jest może bardziej niebezpieczna, bo terror, który był bardzo istotnym elementem strategii bolszewickiej, no to nic przyjemnego. Jak ktoś go doświadczył na własnej skórze, to wie. Ale ma jedną zaletę. Człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany. No, trudno, żeby był tak mało spostrzegawczy, żeby tego nie zauważył. W związku z tym czeka, kiedy terror zelżeje, kiedy terror ustanie, a myśli po swojemu. Natomiast człowiek zoperowany w ten sposób, o którym tutaj mówiliśmy, on nie wie, że został zoperowany. On myśli, że to wszystko naprawdę. Na nic już nie czeka. I jest, jeżeli się go tak zoperuje bez przerywania snu, no to jest już. I z tą operacją mamy właśnie do czynienia. Polska jest na celowniku tutaj promotorów rewolucji komunistycznej. Może u nas jest to trochę trudniejsze niż w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej. Dlatego, o czym już wspominałem, że my dostaliśmy szczepionkę. My już jednej strategii rewolucji komunistycznej żeśmy doświadczyli i troszeczkę jesteśmy uodpornieni na to, ale nie wszyscy. Tylko to pokolenie, które szczepionkę dostało, bo to, które nie dostało, a już 32 lata mają ci ludzie, którzy się urodzili w 90 roku, i do nich już nie dostali szczepionki. I proszę zwrócić uwagę, jak bardzo są podatni na to. To jest publiczność wszystkich takich właśnie postępowych demonstracji. Także coś w tym jest. I mówię Państwu o tym, żeby zwrócić Państwa uwagę na tę operację. Druga operacja, no, żeby nie zaczynać od Adama i Ewy, to rozpoczęła się od początku roku 2016, kiedy to Komisja Europejska, na której czele stały dwa niemieckie owczarki, Jan Klaudius Juncker i Franciszek Timmermans, wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. Od razu powstał Komitet Obrony Demokracji, tutaj jeden ten, co tam tak mnie podsumował. No i tam demonstracje się odbywały w obronie demokracji. Kulminacyjnym momentem tej walki o demokrację w Polsce był tak zwany Ciamajdan 16 grudnia 2016 roku. Grupa posłów z obozu zdrady i zaprzaństwa zablokowała salę plenarną Sejmu. Chodziło o to, żeby w ten sposób nie dopuścić do uchwalenia ustawy budżetowej, dlatego że nieuchwalenie ustawy budżetowej w odpowiednim terminie rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Więc dobrze było to pomyślane. Dlaczego 16 grudnia? No, tego nie wiem, bo tam nasza złota pani z Berlina mi się nie zwierzała, ale
Przypuszczam, że ze względu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które się odbyły na początku listopada 2016 roku i wygrał je Donald Trump. W Ameryce jest tak, że wybory prezydenckie odbywają się na początku listopada, ale prezydent elekt nie obejmuje od razu swojego urzędu, tylko dopiero pod koniec stycznia. Wtedy składa przysięgę i jest inauguracja prezydentury. I w okresie między początkiem listopada a końcem stycznia jest w Stanach Zjednoczonych coś w rodzaju bezkrólewia. Coś w rodzaju, bo zazwyczaj jest tak, że następnego dnia po wyborach ten kandydat przegrany składa gratulacje zwycięzcy, emocje gwałtownie opadają, no i wszystko wraca do normy. A bezkrólewie jest dlatego, że ten ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, które wiązałyby ręce jego następcy. A ten prezydent elekt jeszcze nie podejmuje decyzji, no bo nie może, bo jeszcze nie złożył przysięgi, nie objął urzędu. W związku z tym jest taki stan zawieszenia, jak mówię, zazwyczaj nie jest on dramatyczny. W 2016 roku tak nie było. Mimo że Donald Trump został wybrany, to te emocje, które zostały rozpalone do czerwoności podczas kampanii wyborczej, wcale nie opadły. Przeciwnie, widać było, że ta wojna trwa nadal, zupełnie nie osłabła. Miałem okazję się o tym przekonać osobiście, jak w grudniu 2016 roku byłem w Nowym Jorku, to tam przez Nowy Jork przewalały się demonstracje przeciwko Trumpowi, który został wybrany. Te demonstracje już nic nie mogły zmienić. Ale jedna za drugą się przewalały. Nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje. $18,5 za godzinę. No w Ameryce tak jest. Tam czasami uczestnicy tych demonstracji to nie wiedzą, o co chodzi, tylko krzyczą tam precz, niech żyje, tego jak, a potem idą do kasy po pieniądze. Więc wszyscy to wiedzą, więc tam nikt specjalnie się tym nie przejmuje. Więc prawdopodobnie w Berlinie mogli dojść do wniosku, że skoro Trump jest zaabsorbowany oganianiem się przed tymi swoimi wrogami, którzy go tam szarpią za nogawki, to nie będzie miał głowy do zajmowania się jakąś Polską. W ogóle gdzie ona leży, a co tam potrzebna, ona nam jest jak psu piąta noga. No to wtedy to właśnie jest odpowiedni moment, żeby stworzyć w Polsce fakty dokonane. A jak Trump obejmie władzę pod koniec stycznia, to już fakty dokonane będą stworzone. Jak państwo wiecie, w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. Więc dobrze to było pomyślane, ale okazało się, że Trump, chociaż tam był zaabsorbowany tym oganianiem się przed swoimi wrogami, to nie stracił z oczu reszty świata. I 15 grudnia 2016 roku przyleciał do Warszawy Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa. Odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Nie znam treści tej rozmowy, ale wiem, że dogadali się do wspólnych znajomych, to znaczy do jednego wspólnego znajomego, mianowicie pana Leiba Fogelmana. Pan Leib Fogelman to jest taki warszawski król życia, on jest prawnikiem, prowadzi kancelarię, która tam korporacje obsługuje, więc no bardzo, że tak powiem, wpływowa osobistość. No i Jarosław Kaczyński z Leibem Fogelmanem chodził do szkoły, więc go z tego tytułu zna. A Rudolf Giuliani zna Leiba Fogelmana, bo jak ktoś nie zna Leiba Fogelmana, to lepiej niech się do tego nie przyznaje, bo będą go wytykać palcami w towarzystwie. No i tam dogadali się do wspólnych znajomych, jeszcze tam do jakichś innych spraw. Po czym po dwugodzinnej rozmowie Rudolf Giuliani wsiadł w samolot, odleciał do Ameryki. A Jarosław Kaczyński następnego dnia wyprowadził część posłów z tej blokowanej sali plenarnej do sali kolumnowej, gdzie ci posłowie uchwalili ustawę budżetową. Cały gmach, na którym się wszystko trzymało, w jednej chwili runął. Oczywiście od razu pojawiły się opinie utytułowanych ekspertów, że
ta ustawa budżetowa jest nielegalna, bo to taką ustawę, a zwłaszcza budżetową, to w ogóle można tylko w sali plenarnej uchwalać, ale inni utytułowani eksperci twierdzili, że nieprawda, że ustawa jest uchwalona wtedy, kiedy ją uchwalą posłowie. A w jakim miejscu to zrobią, nawet w krzakach pod Sejmem mogą to zrobić i będzie uchwalona. Więc krótko mówiąc, Ciamajdan spalił na panewce i na trzeci dzień po jego tam inauguracji w niemieckim dzienniku Die Welt ukazała się publikacja, no nie udało się. Nie udało się, trzeba na jakiś czas pogodzić się z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. I jednocześnie pojawiła się informacja, że nasza złota pani zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie 7 lutego 2017 roku. No i rzeczywiście nasza złota pani przyjechała, odbyła wiele rozmów z rozmaitymi dygnitarzami naszymi. No i widocznie doszła do wniosku na tej podstawie, że trzeba inaczej rozłożyć akcenty. Już nie walczymy o demokrację, to znaczy walczymy oczywiście, jakżeżby inaczej, ale przede wszystkim walczymy o praworządność teraz. No więc dopóki walczyliśmy o demokrację, no to tam mógł być na czele tej walki nawet pan Mateusz Kijowski, ale jak zaczęliśmy walczyć o praworządność, to już nie. No bo jakby to wyglądało, gdyby sztandarem praworządności na oczach całej Europy wywijał jegomość podejrzewany o malwersacje finansowe. No to nawet dla Franciszka Timmermansa, który ma skórę jak hipopotam, to było trochę za dużo. Więc pan Mateusz został wycofany do tylnych szeregów. Teraz w ogóle chyba zrezygnował z uczestnictwa w życiu politycznym, tam fryzjerstwem się zajmuje. No i na pierwszą linię frontu walki o praworządność zostali rzuceni niezawiśli sędziowie. I ta walka o praworządność nabrała tempa od lipca 2017 roku, kiedy przyjechał do Warszawy prezydent Donald Trump. Obsypał nas komplementami, że starczyłoby na 3 takie kraje, ale no co, to nic nie kosztuje, więc tam nie zależy. Ale podczas konferencji prasowej powiedział ważną rzecz, w każdym razie taką, która zapaliła czerwone światło alarmowe w Berlinie. Mianowicie powiedział, że bardzo mu się podoba projekt Trójmorza i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Tu muszę wrócić do Adama i Ewy i wyjaśnić, o co chodzi z tym projektem Trójmorza. Otóż kiedy w 1986 roku pojawiła się wiarygodna informacja, że istotnym elementem nowego porządku politycznego w Europie, który ma zastąpić porządek jałtański, który się rozsypywał, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy, no to ta informacja, bo sama ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ta informacja wywołała wielki rezonans w środkowej Europie. Mianowicie państwa środkowoeuropejskie rozpoczęły przygotowania do transformacji ustrojowej, dlatego że dla każdego człowieka przytomnego było oczywiste, że jeżeli się Sowieci wycofają, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa. No i w dodatku pojawiła się sama ta zapowiedź, sama ta deklaracja wywołała w Europie Środkowej coś w rodzaju efektu próżni politycznej, takiej samej jak w 1918 roku. Ale państwa środkowej Europy, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, tym razem postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce, stworzyć taki system reasekuracji niepodległości. No, krótko mówiąc, stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. Liczyli na to i w 1989 roku w Budapeszcie spotkali się przedstawiciele 4 państw środkowoeuropejskich, Węgier, Jugosławii, Austrii i Włoch.
podpisali porozumienie o współpracy politycznej, zwane potocznie od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia natychmiast przystąpiła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem jako piąty sygnatariusz, stąd Pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd Heksagonale. Na co liczyli ci sygnatariusze Heksagonale? Że Rosja pogrąża się w zapaści, w związku z tym nie będzie w stanie tego wysadzić w powietrze. Niemcy wprawdzie się w zapaści nie pogrążają, ale Niemcy są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, więc być może ze względu na te powiązania też nie będą mogły wysadzić tego w powietrze. Zatem, jak mówię, trzeba stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. Niestety, jeśli chodzi o Niemcy, te rachuby zawiodły całkowicie. Bo jeśli chodzi o Rosję, to nie. Jeśli chodzi o Niemcy, to zawiodły całkowicie. Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie w 1990 roku, natychmiast przystąpiły do wysadzania Heksagonale w powietrze. W taki sposób, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości, co wkrótce i pierwsze, jako jedyne państwo na świecie tego samego dnia uznały tę niepodległość, co wkrótce postawiło, czy wtrąciło Jugosławię w otchłań krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowali i od tej pory próżnię polityczną w środkowej Europie powstałą po ewakuacji Imperium Sowieckiego wypełniają Niemcy poprzez rozszerzenie na wschód Unii Europejskiej, której są politycznym kierownikiem. A tu przyjeżdża Donald Trump i powiada, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Co to jest projekt Trójmorza? To jest nic innego jak Heksagonale, uzupełnione i poprawione, bo wadą tego pierwszego Heksagonale było to, że nie miało ani silnego lidera, ani nawet silnego protektora i Niemcy bez trudu to rozgoniły to towarzystwo. Natomiast kiedy Stany Zjednoczone zaoferowały się wystąpić w roli protektora, no to już sprawa wyglądała całkiem inaczej. Niemcy, nie wiadomo, czy by się odważyły na próbę wysadzenia tego w powietrze, przynajmniej dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech. Więc zapaliło to czerwone światło alarmowe, ta deklaracja Trumpa zapaliła czerwone światło alarmowe w Berlinie. Dlaczego? Dlatego, że projekt Trójmorza, gdyby został zrealizowany, zagrażałby trzem ważnym interesom niemieckim. Po pierwsze, podważałby hegemonię niemiecką w Europie, no bo państwa środkowej Europy już by Niemiec nie słuchały. Po drugie, blokowałby budowę IV Rzeszy. Wtedy to jeszcze był rodzaj teorii spiskowej, ale dzisiaj już to nie jest rodzaj teorii spiskowej, dlatego że intencja budowy IV Rzeszy została wpisana do umowy koalicyjnej trzech partii tworzących aktualny rząd niemiecki. No i po trzecie, realizacja projektu Trójmorza umożliwiłaby państwom środkowej Europy uwolnienie się od ograniczeń nałożonych na nie czy nakładanych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. I co Niemcy zrobiły? No, nie mogły tak od razu wysadzać tego w powietrze, jak mówię, no bo Stany Zjednoczone tutaj się objawiły w roli potencjalnego protektora. Przypomniały sobie indiańskie przysłowie. Jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. I Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza. Jedynym politykiem, który wyraził z tego powodu radość, to był pan prezydent Andrzej Duda. Nie wiem, co mu się stało, ale no tak było. I od tamtej pory walka o praworządność w Polsce nabiera tempa, przekształca się już w
jawny szantaż finansowy. W jawny szantaż finansowy, na który to szantaż Polska jest bardzo uwrażliwiona. Tak jak narkoman, który się uzależnia od narkotyku i potem już nie może bez niego normalnie funkcjonować, Polska się w ten sposób uzależniła od subwencji unijnych. W związku z tym szantaż finansowy jest bardzo skuteczny. Okazał się bardzo skuteczny. No i Niemcy tę wojnę hybrydową właśnie z nami wygrywają. Najlepszą tego ilustracją była biała flaga, jaką wywiesił pan prezydent Duda, kierując do Sejmu ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej i tam jeszcze innych wynalazkach w dziedzinie sądownictwa. Wszystko się dokonało pod dyktando Komisji Europejskiej, czyli pod dyktando niemieckie. I pani Ursula von der Leyen przyjechała do Warszawy, żeby nam zakomunikować radosną nowinę, że Unia Europejska, czyli Niemcy, tę kapitulację przyjmują, ale nie bezwarunkowo, nie od razu, bo dopóki wszystkie postulaty nie zostaną zrealizowane, to żadnych pieniędzy nie będzie. Mimo że pani Ursula von der Leyen bardzo takie mocarstwowe stanowisko zajęła podczas wizyty w Warszawie, to natychmiast została obsztorcowana przez Guy Verhofstadta, on tam nie lubi nas, za pobłażliwość ją obsztorcował. No i zaczął zbierać podpisy pod wnioskiem o jej odwołanie. No to jak pani Ursula stanęła w obliczu niebezpieczeństwa utraty takich alimentów, no to natychmiast się zradykalizowała, tym bardziej, że Parlament Europejski poszedł krok dalej i uzależnił kontynuowanie tego procesu normalizacji z Polską od, właściwie można powiedzieć, że zdelegalizował Trybunał Konstytucyjny w Warszawie i Krajową Radę Sądownictwa. Więc na wywieszeniu jednej białej flagi się nie skończy. Polska nie tylko została rzucona na kolana, ale będzie prawdopodobnie przeczołgana, a na koniec wytarzana w smole i w pierzu. No i to przedstawiciele rządu dobrej zmiany będą starali się nam wytłumaczyć, że wszystko dla naszego dobra. Że to wszystko dla naszego dobra. Proszę Państwa, no krótko mówiąc, Polska wkroczyła na drogę całkowitej likwidacji suwerenności państwowej i to za darmo. Dlatego, że ten Krajowy Plan Odbudowy składa się z dwóch elementów, 24 miliardów euro grantów i 11,5 miliarda euro pożyczek, które trzeba będzie oddać, więc tych 11 miliardów nie liczę. Natomiast jeżeli się podsumuje składki, jakie Polska musi zapłacić w roku 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 i 2027, bo do 2027 roku jest budżet Unii Europejskiej, no to się okazuje, że zrezygnowaliśmy z suwerenności za darmo. Za darmo. Taką mądrością rządzony jest ten świat. Proszę Państwa, niestety nasi umiłowani przywódcy, nasi mężowie stanu są bardzo nieśmiali, bo nawet nie potrafili wykorzystać obecności prezydenta Bidena, żeby załatwić sprawę, skoro prezydent Biden tutaj też komplementami nas obsypał, a przedtem deklarował, że chęć wzmocnienia wschodniej flanki NATO, to można go było namówić, czy próbować namówić, żeby nacisnął na Niemcy, żeby Niemcy zakończyły bezwarunkowo tę wojnę hybrydową z Polską i odblokowały fundusze, bez żadnych tam warunków wstępnych. Mówię, dopóki wojsko niemieckie jest w Niemczech, to taki nacisk mógłby okazać się skuteczny.
prezydent Duda niczego nie ryzykował, dlatego że gdyby prezydent Biden nam odmówił, no to gorzej by nie było. Gorzej by nie było. Tymczasem prezydent Duda nie wykorzystał nawet tej szansy. Trochę wybiegam już do trzeciego tematu, do trzeciej operacji, żeby próbować przekonać prezydenta Bidena do tego, że skoro deklarował wielokrotnie, publicznie zamiar wzmocnienia wschodniej flanki NATO, a jednocześnie Sejm uchwalił ustawę o obronie ojczyzny, w której jednym z elementów jest zwiększenie liczebności armii polskiej do 300 tysięcy żołnierzy. Jaki z tego wniosek? Te dodatkowe 200 tysięcy trzeba uzbroić. I gdyby prezydent Duda powiedział prezydentowi Bidenowi w Warszawie, ekscelencjo, to bardzo pięknie, bardzo się cieszymy, że ekscelencja chce wzmocnić wschodnią flankę NATO. W związku z tym mamy propozycję, żeby Stany Zjednoczone sfinansowały uzbrojenie tych dodatkowych 200 tysięcy, no to wschodnia flanka NATO zostanie wzmocniona w ten sposób. Pan znowu nie ryzykował niczego, bo gdyby prezydent Biden odmówił, no to gorzej by nie było. Ale może by nie odmówił. Może by na przykład zaczął się targować, powiedział, no 200 tysięcy to nie, ale 100, no to też się warto po to schylić. Tymczasem, tak jak mówiłem, pan prezydent Duda jest bardzo nieśmiały. On tylko stwarza takie wrażenie, że tutaj jest energicznym przywódcą. Podam przykład tej nieśmiałości. W 2018 roku pan prezydent Duda został przyjęty w Białym Domu, gdzie odbył 20-minutową rozmowę w cztery oczy z prezydentem Trumpem. Tego samego wieczora w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie odbywało się przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. No i pan prezydent Duda był obecny na tym przyjęciu. Zrobił się taki krąg tam wokół niego i pytają go pozostali uczestnicy, panie prezydencie, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy była poruszana sprawa ustawy 447. Pan prezydent Duda powiedział, że nie. No to został zapytany, dlaczego nie, bo to była strasznie bulwersująca wtedy sprawa. Powiedział, że dlatego, że strona amerykańska tego nie zaproponowała. Nieśmiały jest pan prezydent tak naprawdę. Dużo na tym tracimy. No i zobaczymy, jak daleko nas ta droga, którą zapoczątkowała kapitulacja prezydenta Dudy przed Unią Europejską, a tak naprawdę przed Niemcami, dokąd, jak daleko nas zaprowadzi. Tym bardziej, że Niemcy wykorzystują wojnę na Ukrainie do energicznego wzmacniania Bundeswehry. 100 miliardów euro przeznaczają na wzmacnianie Bundeswehry, to dosyć dużo. No i to może być wstęp do utworzenia europejskich sił zbrojnych. Proszę Państwa, o co chodzi z tymi europejskimi siłami zbrojnymi? Niemcy od 30 lat puszczają takie balony próbne. Otóż europejskie siły zbrojne to nic innego, jak pseudonim wyjęcia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Dlatego, że kiedy w 1954 roku Stany Zjednoczone w obliczu tu gniota sowieckiego zdecydowały się na remilitaryzację Niemiec, to znaczy na pozwolenie Niemcom na posiadanie armii, to jeszcze nie miały pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wypadek, gdyby Hitler zmartwychwstał, w 1955 roku, kiedy została Bundeswehra utworzona, cała Bundeswehra została wkomponowana w struktury NATO i poprzez struktury NATO Amerykanie mają tu nadzór nad tym, co tam się dzieje. Utworzenie europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO oznacza wyprowadzenie Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli, czyli uchylenie jeszcze jednego skutku wojny przegranej przez Adolfa Hitlera.
Niemcy są państwem poważnym, myślą bardzo długofalowo, więc to zawsze o tym trzeba pamiętać. Proszę Państwa, mamy, no niestety, okazja raz stracona jest stracona na zawsze. Możemy tylko melancholijnie sobie tutaj o tym porozmawiać, nic więcej nie możemy zrobić. I przechodzę do trzeciej operacji, bo ta druga to fatalnie się dla nas kończy. To widać, że się fatalny obrót przybiera. Kolejna operacja, trzecia, to jest wojna na Ukrainie. Proszę Państwa, znowu muszę wrócić do Adama i Ewy. W 1986 roku, po spotkaniu w Reykjaviku, okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego. No i trzeba ten nowy porządek stworzyć. Tworzenie nowego, ustanawianie nowego porządku politycznego trwało 25 lat. Ale w końcu doszło do skutku. I 20 listopada 2010 roku na szczycie NATO w Lizbonie zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, którego najtwardszym jądrem było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego jest podział Europy na strefę wpływów rosyjskich i strefę wpływów niemieckich. Prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dlatego, że republiki bałtyckie pierwotnie były po wschodniej stronie kordonu, teraz są po zachodniej stronie kordonu, ale Ukraina była po wschodniej, ale Białoruś była po wschodniej. No i wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. Tym bardziej, że wcześniej, rok wcześniej, prezydent Obama 17 września ogłosił reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, to znaczy wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy, co natychmiast zostało wypełnione przez strategicznych partnerów. No i po tym szczycie NATO w Lizbonie, kiedy ten porządek lizboński został ogłoszony, to stwarzało zupełnie nową sytuację dla Polski, bo nie może być tak, że cały Sojusz Północnoatlantycki jest w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie. Polska też się musi odnaleźć. No i zaczęła się odnajdywać. Takim kulminacyjnym momentem tego odnajdywania się była wizyta patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla w Warszawie w sierpniu 2012 roku, który na Zamku Królewskim razem z arcybiskupem Józefem Michalikiem podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Dzisiaj już nikt o tym nie pamięta, a to wtedy było wydarzenie, które zatrzymywało ruch ziemi dookoła własnej osi. Nie wiadomo, jak daleko byśmy na tamtej drodze zaszli, gdyby prezydent Obama pod koniec roku 2013 nie wysadził tego porządku lizbońskiego w powietrze. Dlaczego to zrobił? No to też nie wiem, bo prezydent Obama też mi się nie zwierzał, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczyt, który się odbył w roku 2010, mianowicie szczyt w Deauville. W tym szczycie w Deauville wzięły udział trzy osobistości: francuski prezydent Sarkozy, nasza złota pani Angela Merkel z Berlina i rosyjski ówczesny prezydent Dymitr Miedwiediew. Szczyt w Deauville miał charakter nieformalny, ale to znaczy tylko tyle, że nie zostały podpisane żadne traktaty międzynarodowe. Natomiast podjęta została bardzo ważna decyzja, mianowicie nasza złota pani, molestowana długo przez francuskiego prezydenta, zgodziła się na pogłębianie integracji w basenie śródziemnomorskim. O co chodziło? Chodziło o zgodę Berlina na to, żeby Francja zaczęła sobie budować takie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego. No i
Miesiąc później był szczyt NATO w Lizbonie, a po tym szczycie NATO w Lizbonie w Tunezji wybuchła jaśminowa rewolucja, podczas w wyniku której lud tunezyjski obalił tunezyjskiego tyrana. Dlaczego w Tunezji? Ano dlatego, że wszyscy kierownicy opozycyjnych tych ugrupowań tunezyjskich przebywali na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiego wywiadu, więc to najłatwiej było to zorganizować. Nawet nikt prawie nie zginął tam. No a kiedy lud egipski zobaczył, jak łatwo z tyranami można sobie poradzić na podstawie tej jaśminowej rewolucji w Tunezji, no to przystąpił do obalania własnego tyrana w osobie prezydenta Hosni Mubaraka i go obalił. No to lud libijski nie chciał czekać ani chwili dłużej i przystąpił do obalania swojego tyrana, mianowicie Muammara Kaddafiego. I tutaj tu już się pojawiały Amerykanie, bo amerykańskie samoloty wojskowe bombardowały pozycje libijskich wojsk rządowych. No i tyran został obalony. I tu nam się wyjaśnia przyczyna obecności prezydenta Miedwiediewa w Deauville. Bo gdyby nie Kaddafi, to byśmy tu nie wiedzieli, po co go tam zaprosili. A Kaddafi to wyjaśnia. Otóż w 1969 roku Muammar Kaddafi na czele grupy oficerów obalił libijskiego króla Idrisa i objął władzę. I był od 1969 roku najukochańszą duszeńką ruskich szachistów na Kremlu. Niczego mu nie potrafili odmówić, ale widocznie na szczycie w Deauville prezydent Miedwiediew zacytował swoim rozmówcom pana Jerzego Owsiaka. A z Kaddafim to rób ta, co chce ta, prawda? No i co? On już naszą duszeńką nie jest. To też kiedy Kaddafi został za kołnierz wyciągnięty z jakiegoś kanału, w którym się schował i rozszarpany przed kamerami telewizyjnymi, bo kamera telewizyjna oczywiście była, przy tym przypadkowo zupełnie, to ruscy szachiści na Kremlu nie odezwali się ani słowem protestu. No i w tym momencie prezydent Obama znowu się pojawia na scenie, powiada, no jak tam dobrze nam idzie z tymi tyranami, to niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. A oni powiadają, myśmy się o Syrii nie namawiali. No nie namawialiście się, to prawda, ale co wam szkodzi, no niech i tam zwycięży demokracja. Wyobrażał to sobie prezydent Obama tak, że powstanie koalicja Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone jako jej polityczny kierownik, no i z syryjskiego tyrana zrobią marmoladę ku uciesze bezcennego Izraela. Tymczasem do powstania takiej koalicji nie doszło i prezydent Obama powziął podejrzenie, że nie doszło do tego na skutek intryg zimnego ruskiego czekisty Putina, do którego powziął z tego powodu śmiertelną urazę i z tej irytacji wysadził w powietrze porządek lizboński. Całe to strategiczne partnerstwo NATO-Rosja w jaki sposób? A w taki, że sypnął złotem, zapalił zielone światło i sypnął złotem dla Majdanu na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy. Krótko mówiąc, porządek lizboński został wysadzony w powietrze. Od tej pory nie ma żadnego w Europie porządku. No i Rosja skorzystała z tej okazji, żeby natychmiast oskubać Ukrainę, przede wszystkim z Krymu. Dlatego, że obalony prezydent Janukowycz podpisał dzierżawę bazy morskiej w Sewastopolu do 2047 roku, ale na Kremlu doszli do wniosku, że nowe władze anulują tę umowę. W związku z tym nie czekały na to anulowanie, tylko zajęły Krym i tyle. No i otworzyły taką krwawiącą ranę w organizmie państwowym Ukrainy w postaci tych zbuntowanych obwodów ługańskiego i donieckiego. No i ten stan taki ni pokoju, ni wojny między Ukrainą i Rosją trwał latami.
aż w ubiegłym roku do Europy przyjechał prezydent Biden, żeby załatwić jedną sprawę. Proszę Państwa, tu znowu muszę się trochę cofnąć w czasie. W 2008 roku, jak był światowy kryzys finansowy, zrobiłem sobie takie zestawienie. Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy na poziomie 622 miliardów dolarów i ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. 10 lat później, w 2018 roku, znowu sobie zrobiłem takie zestawienie, Stany Zjednoczone miały większy budżet, 700 miliardów dolarów, ale ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. W ciągu 10 lat przewaga Stanów Zjednoczonych stopniała o połowę. A w kwietniu ubiegłego roku wysoki przedstawiciel Pentagonu powiedział, że Chiny mogą mieć wyższy budżet wojskowy od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę poziom tamtejszych cen. Stany Zjednoczone mają budżet wojskowy na poziomie 750 miliardów dolarów, ale Chiny według niektórych ocen mają budżet wojskowy na poziomie 500 miliardów dolarów. Na tym tle Rosja to jest ubogi krewny, niecałe 70 miliardów tylko. Więc to pokazuje, że największym problemem, co byście Państwo zrobili, będąc prezydentem Stanów Zjednoczonych? No ja bym uznał, że moim największym zmartwieniem to są Chiny. I że czas nie pracuje dla mnie i prędzej czy później, lepiej prędzej niż później, muszę przygotować państwo do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Bo jak nie, to oni ją rozwiążą. No i stąd prezydent Biden przyjechał do Europy, żeby się zorientować, jak to, czy się uda wygasić konflikty na innych kierunkach. No bo to jest poważna sprawa, ostateczne uregulowanie, ostateczne rozwiązanie kwestii chińskiej. No i dwukrotnie się spotkał z zimnym ruskim czekistą Putinem. Wielogodzinne rozmowy dwie przeprowadzili w czerwcu i w lipcu ubiegłego roku. O czym rozmawiali, nie mam pojęcia. Natomiast chciałbym przypomnieć, że po tych rozmowach Putin zaczął gwałtownie licytować w górę i zaczął gromadzić wojska na granicy z Ukrainą. Na czym polegała gwałtowna licytacja w górę? Otóż, jak Państwo pamiętacie, te państwa środkowej Europy zostały przyjęte do NATO w 1999 roku. Ale no, już było wcześniej wiadomo, że tak będzie, więc w 1997 roku Rosjanie z Amerykanami zawarli w Paryżu porozumienie dotyczące tak zwanych środków budowy zaufania. Chodziło między innymi o to, że zachodnia broń jądrowa nie może być przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej, a na terenie nowo przyjętych do NATO państw nie mogą być zakładane stałe bazy NATO. To takie było ustalenie z 1997 roku. Tymczasem Putin powiada tak, sytuacja musi wrócić do stanu sprzed 1997 roku. Nie bardzo wiem, bo o co mu chodziło, czy odprosić te państwa środkowoeuropejskie z NATO. No, nie sądzę, żeby wierzył, że Stany Zjednoczone na to pójdą. To jak nie, to licytował jeszcze tak, że w takim, a jeżeli nie, to Rosja musi mieć prawo współdecydowania o tym, jakie wojska mogą stacjonować na obszarze Europy Środkowej. No to też była, nie sądzę, żeby wierzył, że Amerykanie na to pójdą. Więc jeżeli tak licytował, to dlatego, żeby mieć z czego ustępować. I tak jak mówię, ten stan ni pokoju, ni wojny trwał do lutego. I Rosja uderzyła. No, wydawało się wszystkim, że to będzie blitzkrieg.
ale okazało się, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania po roku 2014 uzbroiły Ukrainę po zęby i podniosły bardzo wyraźnie poziom wyszkolenia tamtejszego wojska. Tam całe lata byli amerykańscy i brytyjscy instruktorzy. No i to się objawiło. Więc Blitzkriegu nie było. Amerykanie też byli przekonani, bo zaproponowali na początku, zaraz wojny, drugiego dnia prezydentowi Zełenskiemu, że go ewakuują do Stanów Zjednoczonych, na co on się przytomnie nie zgodził. No i wobec tego rozpoczęła się wojna, która tam widocznie, znaczy doszło do zmiany celów strategicznych. W tej chwili już widać wyraźnie, jakie są cele Rosji. Opanowanie wschodnich obszarów Ukrainy, tych uprzemysłowionych, i odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. Natomiast celem nie jest okupacja całego terytorium Ukrainy, nawet chyba nie zmieniano, nie wprowadzano do Kijowa jakiegoś rządu. Rosjanie, widać wyraźnie w tej chwili, że wojna na Ukrainie przechodzi w fazę przewlekłą. Przechodzi w fazę przewlekłą, a ukraińska zdolność do prowadzenia wojny przewlekłej zależy od tego, czy Zachód będzie ją wspomagał finansowo, wywiadowczo, propagandowo, a przede wszystkim dostawami uzbrojenia i amunicji. Bo jeżeli nie, no to Ukraina zdolność do prowadzenia przewlekłej wojny szybko może utracić, bo jest właśnie na garmuszku zachodnim. I na konferencji w Ramstein, w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein, amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin spotkał się z 40 ministrami obrony z państw NATO i pozostałych, które do NATO nie należą, ale są uzależnione od Stanów Zjednoczonych, i każdemu powyznaczał zadania. Okazało się jednak, że interesy Stanów Zjednoczonych na Ukrainie są trochę inne niż interesy europejskich członków NATO, zwłaszcza europejskich członków NATO z Europy Zachodniej. Otóż o ile w interesie Stanów Zjednoczonych leży to, żeby wojna właśnie przewlekła, trwała jak najdłużej i doprowadziła do relatywnego osłabienia potencjału rosyjskiego i pozycji politycznej Rosji, o tyle w interesie członków NATO z Europy Zachodniej leży co innego, żeby wojna skończyła się jak najszybciej. Dlatego, że koszty tej wojny, zwłaszcza jeżeli ona przechodzi w fazę przewlekłą, kładą się coraz cięższym brzemieniem na gospodarki i tak już dotknięte skutkami lockdownu. No i w związku z tym trzej królowie przybyli niedawno z pielgrzymką do Kijowa. Prezydent Zełenski zadbał o szczegóły. Tam nawet jak przyjechali, to zaraz w Kijowie zawyły syreny, żeby tak dodać dramatyzmu całej sytuacji. No, ale to specjalnie chyba nie zrobiło na trzech królach wrażenia, bo wygląda na to, że złożyli prezydentowi Zełenskiemu prezent w postaci gorzkiej pigułki dla, że tak powiem, łagodności, dla łatwiejszego przełknięcia, opakowanej w obietnicę nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Ta kandydatura Ukrainy do Unii Europejskiej jest kwestionowana przez niektóre państwa członkowskie, na przykład Portugalię i Danię, które mówią, że gdyby nie wojna, to w ogóle nikt by poważnie kandydatury Ukrainy i Mołdawii w ogóle nie rozważał. No, wojna oczywiście to zmienia, dlatego militaryści, którzy mówią, korzystajcie z wojny, bo pokój będzie straszny, mają trochę racji, przynajmniej w pewnych momentach.
No i na czym polega gorzka pigułka? Na tym, żeby prezydent Zełenski zakończył wojnę. W jaki sposób? No w taki, żeby się zgodził na oddanie Rosji 20% ukraińskiego terytorium, łącznie z Wybrzeżem Czarnomorskim. No, to jest ciężka decyzja dla prezydenta Zełenskiego, ale Stany Zjednoczone mogą nie chcieć tutaj ponosić ciężaru tych wszystkich działań wojennych w sytuacji, kiedy zachodnioeuropejscy członkowie NATO zaczynają nabierać wątpliwości, sprawa staje się kłopotliwa. Jak się to zakończy? No oczywiście tego nie wiemy. Ale tak jak na początku powiedziałem, każda wojna musi się kończyć pokojem. Nigdy jeszcze nie słyszano, żeby jakaś wojna była prowadzona dla wojny. Pruski teoretyk wojny, Karol von Clausewitz, mówił, że wojna to jest realizowanie polityki, kontynuowanie polityki, tylko innymi środkami. Więc każda wojna ma cel polityczny, a rosyjski cel polityczny widać gołym okiem, że jest to pozbawienie Ukrainy uprzemysłowionych okręgów i odcięcie jej od Morza Czarnego. I pozostawienie jej jako państwa takiego, które nie ma szans na wybicie się na mocarstwo osi. Teraz nie wiemy, tak jak mówię, jak się ta wojna skończy, więc zanim nie padnie salwa ostateczna, to możemy się zastanowić, jakie rozwiązanie z naszego punktu widzenia, polskiego punktu widzenia, bo to widać wyraźnie, że nasi umiłowani przywódcy w coraz mniejszym stopniu uwzględniają punkt widzenia Polski, w coraz większym stopniu uwzględniają punkt widzenia ukraiński. Czemu służy taka teza, no nie do końca chyba prawdziwa, że Ukraińcy walczą o całą Europę? No nieprawda, Europa wcale sobie tego nie życzy. Przynajmniej znaczna jej część, żeby tak to wyglądało. Więc możliwe są trzy rozwiązania. Po pierwsze, że Ukraina wojnę wygra. No, jeszcze też nie wiadomo, co to znaczy. Program minimum jest taki, że wyprze Rosjan ze swojego terytorium, odzyska wszystkie terytoria dotychczas utracone, łącznie z Krymem. To jest program minimum, ale sekretarz obrony Lloyd Austin i zwłaszcza szef wywiadu Ukrainy powiedział, że celem jest osłabienie, a szef wywiadu powiedział nawet rozczłonkowanie Rosji. Co to znaczy, że program maksimum to jest zajęcie Kremla przez ukraińską załogę i przejęcie wszystkich aktywów Federacji Rosyjskiej z arsenałem nuklearnym włącznie. No, w przypadku zrealizowania programu maksimum, to nasze, że tak powiem, interesy uzależnione by były od łaskawości Kijowa. No, to nie jest najkorzystniejsze dla nas rozwiązanie. I tak samo złe jest rozwiązanie, gdyby Ukraina wojnę przegrała. To znaczy, gdyby Rosja okupowała całe terytorium ukraińskie, no to wtedy mielibyśmy armię rosyjską na całej wschodniej granicy. Stalibyśmy się państwem frontowym, nieoddzielonym żadnym buforem od Rosji. Jeszcze jest trzecia możliwość, że rezultatem tej wojny, co sugerują tam ci trzej królowie, może być rozbiór Ukrainy, to znaczy Rosjanie biorą wschodnią część, tam nie całe Zadnieprze, ale znaczną część, odcinają Ukrainę od Morza Czarnego. No to z naszego punktu widzenia byłoby to rozstrzygnięcie chyba najkorzystniejsze. Dlatego, że nie mielibyśmy armii rosyjskiej na wschodniej granicy całej, już na białoruskiej to niestety mamy, ale to przez nasze własne błędy, przez zabawę w mocarstwowość z panią Swietłaną Cichanowską. Nie mielibyśmy rosyjskiej armii, mielibyśmy Ukrainę trwale skonfliktowaną z Rosją,
ale Ukrainę, która by nie miała szans na wybicie się na mocarstwowość. Przeciwnie, to sytuacja tego państwa uzależniona byłaby między innymi od polskiej życzliwości. No to tak to wygląda. Jeśli państwo chcą bliżej poznać kulisy i tło, to polecam najnowszą moją książkę Kulisy wojny na Ukrainie między ostrzami szermierzy. Jeszcze dodam na koniec, że jest pewna analogia tej wojny do wojny wietnamskiej. Między innymi w tym, że w Wietnamie Stany Zjednoczone prowadziły wojnę nie z Wietnamem, tylko z całym Układem Warszawskim, bo z Wietnamem to by sobie poradziły, z całym Układem Warszawskim i Chinami na dodatek. Dla Stanów Zjednoczonych ta wojna była też bardzo trudna, mimo że w kulminacyjnym momencie w Wietnamie przebywało ponad 500 000 żołnierzy amerykańskich. To Rosjanie tyle na Ukrainie nie mają. I te 500 000 sobie nie poradziło. No, z różnych powodów, ale już nie wchodźmy w te powody. Dlatego, że i na Ukrainie Rosja nie walczy z Ukrainą, tylko walczy z całym Sojuszem Północnoatlantyckim. No to dlatego idzie jej tak z takim trudem. Sojusz Północnoatlantycki nie angażuje się tylko w bezpośrednie działania wojenne, natomiast we wszystkie inne jak najbardziej. No, nie wiadomo, jak długo to potrwa, bo będzie to coraz większe zobojętnienie z jednej strony, a zniecierpliwienie z drugiej strony rodziło. No, ale to od tego jesteśmy, żeby się nad tym zastanawiać i trzymać rękę na pulsie. Dziękuję Państwu bardzo, żeście mnie Państwo cierpliwie wysłuchali.